Hejka, hejka, zapraszam Was do tego odcinka. W tym odcinku powiem trochę o chorobach chomika. Takiego odcinka o chomikach jeszcze nie było, więc to będzie mój pierwszy odcinek z Lejlą, moim chomikiem, który właśnie biega na kołowrotku. Może potem trochę o niej opowiem w innym odcinku, ale teraz zapraszam do oglądania. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, jak jeszcze tego nie zrobiliście. I zaczynamy od pierwszych dwóch chorób. Chomik, choroby oczu i dróg moczowych. Innym rodzajem choroby chomików dżungelskich i syryjskich jest infekcja oczu, która objawiać się może mrużeniem oczu, występowaniem ropy lub całkowitego zaschnięcia ropy, które ostatecznie uniemożliwia otwarcie oczu. Niestety przy tak niewielkich stworzonkach jak chomik choroby oczu są trudne do wykrycia w początkowym stadium. Trzeba jednak codziennie uważnie przyglądać się pupilowi, ponieważ w późniejszym stadium infekcja może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku lub nawet dojść do mózgu. Dlatego przy pierwszych objawach należy jak najszybciej zabrać chomika do weterynarza i podjąć leczenie. Innym rodzajem infekcji jest zakażenie dróg moczowych. Przyczyną może być zła dieta zwracająca zbyt dużą ilość tłuszczu przeciąg lub zbyt niska temperatura otoczenia. Choroby dróg moczowych objawia się częstym oddawaniem moczu krwiomoczem, a czasem cichym popiskiwaniem podczas oddawania moczu. Kiedy podejrzewasz infekcję dróg moczowych, bezwłocznie udaj się z chomikiem do weterynarza w celu przepisania odpowiednich antybiotyków. Następne choroby to będą pasoszetnicze i grzybicze. Do innych często spotykanych chorób u chomików należą nużyca i grzybica. Pierwsza z nich spowodowana jest obecnością pasożyta, który atakuje mieszki włosowe na czole, uszach czy powiekach. Z czasem można zauważyć niewielkie łyse plaski w tych miejscach oraz na innych częściach ciała. W wypadku grzybicy z kolei pojawia się zapalenie skórne w okolicach narządów płciowych, a także na pyszczku i uszach. Grzyb najczęściej widoczny jest w miejscu, gdzie chomik się załatwia i przypomina niewielkie czarne kropki. Zarówno w przypadku nużycy, jak i grzybicy niezbędna jest szybka interwencja lekarza i podawanie odpowiednich leków. Należy pamiętać o codziennej obserwacji zwierząt domowych, zwłaszcza chomików, u których ciężko nieraz dostrzec pierwsze objawy infekcji. Szybkie działanie i podawanie antybiotyków może zatrzymać chorobę i uratować życie małego pupila. Jeszcze na koniec dodam Wam kilka wiadomości o nużycy, ponieważ trudno o niej jest coś znaleźć. Ja znalazłam, bo szukałam o tej nużycy dla Was, więc już znalazłam wiadomość, ale bardzo trudno było znaleźć, bo przez kilka dni szukałam i nic nie mogłam znaleźć. Znaczy, znajdywałam, ale znajdywałam takie same materiały, taki sam tekst, więc znalazłam Wam coś innego i Wam właśnie przeczytam. Nużyca jest chorobą pasożytniczą, której przyczyną jest nużeniec. Nużeniec najczęściej buduje w gruczołach łojowych i mieszkach włosowych skóry zakażonych zwierząt. Najczęściej atakuje skórę na grzbiecie nosa, wargach, czole, powiekach, u nasady, małżowin usznych, wreszcie na szyl, kończynach, a nawet na tułowiu. W początkowym okresie choroby występuje tyzywy, postać złuszczająca nużycy. Charakterystyczne dla tego etapu choroby jest występowanie ograniczonych, okrągłych miejsc pozbawionych włosa, łysinek. W tych miejscach, gdzie umiejscowił się pasożyt. Początkowo pojedyncze łysinki z biegiem czasu zaczynają się powiększać, a następnie, o ile nie zostanie podjęte leczenie, zlewają się ze sobą, dając obraz rozległego, plackowatego wyłysienia. Skóra w miejscach pozbawionych włosa staje się zaczerwieniona i pokryta niewielką ilością złuszczonego naskórka. Nieleczony i stale pogłębiający się podczas choroby może doprowadzić do całkowitego wypadnięcia włosów. Początkowe objawy niektórych chorób, na przykład grzybicy, przypominać mogą objawy nużycy, dlatego też absolutnie konieczne jest wykonywanie badań. Dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że
zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. I do zobaczenia w następnym odcinku.